Dzień dobry, Kuba, przepraszam. Zrobimy demonstrację, co tu masz podłączone. To u mnie leci? Właśnie. Chodź Piotr, popatrz, co tu się dzieje. Więc, tak, może zacznijmy od mastera, master MIDI. Master MIDI nam wychodzi przez interfejs Kuba, MIDI Zambariego do... A ja mam tutaj zresztą taki tryb. Tak, do Tribe'a i on wchodzi do. Wypuszcza. Wchodzi przez stru do Xoxa i na innym kanale Xox sobie gra. I tu z drugiego wyjścia sygnał wychodzi chyba do. On wszedł do Denisa, nie? Ten ode mnie z drugiego wyjścia. Nie, do mnie wchodzi. Do ciebie wchodzi. Do mnie wchodzi na jedynkę. Tu na jedynkę. Ja wysyłam też z jedynki do Chaosa, ale to chyba akurat tam nic nie robi. Aha. W przypadku. To masz jeszcze cztery wyjścia podłączone i piąte, masz jeszcze, tu jest jeszcze piąte. Czekaj, bo tutaj dostałem na Abletona przede wszystkim MIDI, tak? A z Abletona wysyłam przez interfejs ten duży audio, głównie przez ten mały, śmieszny, chiński, powiedzmy, interfejs MIDI do Denisa. Tak, on tu gdzieś leży i tam wchodzi do niego zegar MIDI. Tak. A pozostałe MIDI wychodzą do i wchodzą do Wolek. Czyli już nie synchronizujesz Wolek do siebie nawzajem, tylko wchodzisz do każdej osoby. Mhm. To myślę, że to była dobra decyzja. I jeszcze masz jedno MIDI tutaj do tego plugatora. Tak, tylko z nim coś nie halo. A audio? Jak mamy audio? Piotrze, interesuje cię, jak mamy audio? Jak macie audio? Ja tutaj mam na dwóch kanałach Wolki na pewno, na trzech. Ten jest bodajże pusty, bo był od tego, ale ten się popsuł. Znaczy coś nie działa. Tutaj mam stereo od Denisa i stereo od Zambariego. A jak oni mają? Tak, ode mnie stereo wychodzi z Mai, to jest ta para, i wchodzi stereo z Electribe'a i jeden kanał wchodzi z Xoxa. Jeszcze co mam? Denis, działa. Denis, opowiedz o swoim setupie coś. Mikrofon działa, jest podłączony do Chaos, Pad, Kork, reklama. Musi być. I pokaż, jak masz podłączone dalej, bo ja też tego szczerze mówiąc nie ogarniam do końca, dalej, co masz. Dźwięk z Korga wychodzi na interfejs, wchodzi tutaj na input 3-4 przez komputer. Sygnał wysyłany jest na output. Output wychodzi do głównego interfejsu. O, fajnie. Aha, no dobrze. To chyba mniej więcej taki mamy sygnał audio. To ja spróbuję teraz wcisnąć spację i zobaczymy, co się stanie.